Cześć kochani, z tej strony Sylwia, witajcie na kanale Bajkowo. Dzisiaj przygotowałam dla Was mnóstwo moich nowości. Chcę Wam pokazać, czego możecie się spodziewać u mnie na kanale. Oczywiście będą to zupełnie nowe zabawki, będą to testy, będą to chińskie podróbki, no i mnóstwo lol surprise. Teraz szybciutko na dole w komentarzu piszcie mi, co Wy byście chcieli zobaczyć na kanale. No i zapraszam Was do oglądania, na spotkanie z tymi dwoma uroczymi lol surprise. Widziałaś? Normalnie nie mogę w to uwierzyć, jakbym była w sklepie z zabawkami. Mnóstwo rzeczy. Ja Cię kręcę. Spodobało Ci się już coś? No pewnie, ale chyba wszystkiego jeszcze nie zdążyłam obejrzeć. Na pewno spodobały mi się pewne kotki. Uwielbiam zwierzaki. No, ja Ci muszę powiedzieć, że niektóre nowości to są takie dziwne, że ja nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Nawet nazwy mają jakieś skomplikowane. Naprawdę? No to ja nie wiem, co ty tam widziałaś. Najpierw chcę tobie oraz wszystkim widzom z kanału Bajkowo pokazać kotki, w których się zakochałam. I uwaga, 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 te kotki są schowane tutaj na górze. Lost Kitties. Ciekawa jestem, czy wy znacie tą serię Lost Kitties. Ona oczywiście już zagościła na YouTubie, również na moim kanale, jak i również wśród innych YouTuberów. Koniecznie dajcie znać, czy wy znacie Lost Kitties. Bo tym razem przygotowałam dla was takie pudełeczko, w którym mamy Kit Twins, czyli bliźniaki, kotki. Dwa kotki w jednym zestawie. Jeżeli się zastanawiacie, co przedstawia to pudełeczko, to ja wam od razu powiem, że to jest pudełko od lodów. Nasze kociaki to małe obżartuchy, które uwielbiają zajadać się lodami. To żółte pudełeczko Lost Kitties to oczywiście seria druga. Wiesz co, obiecaj mi, że kiedyś mi pokażesz, jak te Lost Kitties wyglądają. Czy są takie same, słodziutkie jak petsy z LOL Surprise? Sama bym chciała mieć kolorowego kotka. Może ten Lost Kitties mi się spodoba? No pewnie, że Ci pokażę. A teraz jeszcze musisz koniecznie zobaczyć pewne kule. Kule niespodziankowe, które nazywają się Five Surprise, czyli 5 niespodzianek. Dużo, prawda? I te wszystkie 5 niespodzianek kryje się w jednej kuli. To oryginalne kule Zuru Five Surprise. W takim ślicznym, fioletowym kolorze wyglądają ekstra, prawda? W środku mamy 5 różnych niespodzianek schowanych w takich 5 kawałkach kuli i tak naprawdę możemy tych niespodzianek uzbierać aż 100 różnych. Te kule są oryginalne, ale ja mam tutaj... A, słuchajcie, spadło mi! Mam tutaj przygotowane jeszcze 2 inne kule w kolorze różowym oraz niebieskim. Niebieska kula jest dla chłopców. W środku jest 5 różnych niespodzianek, natomiast różowa kula przeznaczona jest dla dziewczynek. Tam możemy znaleźć spinki, gumki, jakieś wsówki, bransoletki, nawet pierścionki. Jednak te kule to są fejki, czyli chińskie podróbki. Chińskie podróbki są śmieszne. Nigdy nie wiadomo, na co tam się trafi. Czy zabawka będzie fajna, czy też beznadziejna. Ale ja to bym chciała więcej jakichś zwierzaków. Chciałabym jeszcze jakieś oprócz tych Lost Kitties. Na szczęście, jeśli chodzi o zwierzaki, to wśród tych moich wszystkich nowości, tych zwierzaków mam tutaj dosyć sporo. Na przykład mam nowiutkie pet shopy. Oczywiście Littles Pet Shop, schowane w takich oto kartonikach. W środku maskotka pet shopa. Są to spragnione pet shopy, którym chce się bardzo pić, a kartonik wyglądem przypomina kartonik z napojem. Z tyłu mamy nawet pokazaną słomkę. A to, co tutaj wystaje, moi kochani, to jest taki elastyczny drucik, który tak naprawdę jest ogonkiem naszego pet shopa. I takie ogonki mogą być w różnych kolorach. Ja na przykład mam tutaj w kolorze ciemnoróżowym oraz w kolorze jasnoróżowym. Nigdy nie wiemy, na jakiego pet shopa w środku trafimy. Jedyne, co możemy zauważyć,
to kolor jego ogonka. Pet shopy również mogą być schowane w takich saszetkach niespodziankach. Littlest Pet Shop, seria druga, a w środku urocze, malutkie figurki. Jedna taka wyjątkowa, specjalna, to jest chyba jakiś motylek. Oprócz tego jest kotek, piesek, ptaszek, jest nawet gąsienica, no i mnóstwo innych zwierzaków. Coś dla fanów Hatchimalsów. Pamiętacie jeszcze tę serię zabawek? Są tutaj fani Hatchimalsów, czyli zwierzaczków, które wykluwają się z jajek. To jest, słuchajcie, aż seria czwarta, sezon czwarty. Do skolekcjonowania ich jest chyba tutaj 12. Ja mam taki dwupak. W takiej wytłaczance mamy dwa jajeczka. Troszeczkę to wygląda jak takie kosmiczne, taki fioletowy kolor. Na razie nie będę tego otwierać, to musicie poczekać na te wszystkie nowości przez kolejne odcinki, które będą się pojawiać. Dla Hatchimalsów mam jeszcze specjalne miejsce, w którym to będą mogły się one bawić. To jest, słuchajcie, taka rafa koralowa. Wygląda przepięknie, prawda? Miejsca na nasze zwierzaczki są wszędzie tutaj. Oprócz tego w tym zestawie mamy jeszcze jajko niespodziankę. Tam również jest jakiś Hatchimals. No i wielką skrzynię ze skarbami. Tutaj oczywiście będą się wylęgały moje Hatchimalsy. O rany, aż kręci mi się w głowie od tych nowości. No nie mogę uwierzyć, że tyle pięknych zabawek pojawi się na kanale Bajkowo. Masz rację, ale ja muszę Ci koniecznie pokazać tę dziwną rzecz. Taka dziwna nazwa tam jest napisana. Ani to laleczka, ani to zwierzak. Nie mam pojęcia, co to jest. Moi kochani, naszej laleczce chodzi o Mighty Beans. No nic dziwnego, że nie mogła tego przeczytać, bo to dosyć trudna nazwa. Ja, kochani, przygotuję dla Was specjalny odcinek, w którym to Wam pokażę, co to jest za produkt, co to takiego. Otóż są to fasolki. Widzicie? W kształcie takich fasolek różne figurki. W tym zestawie mamy aż 8 figurek, plus ta tutaj, która szaleje na górze. One, słuchajcie, w dziwny sposób się zachowują. Obracają się, kręcą, nie mogą stać w miejscu, są naprawdę szalone. Naszym celem jest ustawienie ich po prostu do góry nogami na głowie. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie czekajcie na odcinek z Mighty Beans. O rany, miałaś rację, dziwna ta nazwa, ale na szczęście wszystkiego się już dowiedziałyśmy. Wiesz co, to nie koniec. Ja tutaj widziałam jeszcze jakieś niespodzianki. Masz rację, normalnie jest jakiś szał zabawkowy teraz. Szał zabawkowy na My Little Pony. Troszeczkę już zapomniana seria zabawek. Nie wiem, czy Wy jeszcze bawicie się kucykami pony, a może nawet jak się nie bawicie, to może jeszcze oglądacie filmy, bajki? Pamiętacie nazwy kucyków? Tutaj mamy nową serię Cutie Mark Crew i słuchajcie, to jest seria z weselem. Tak, wiem, może dziwnie to brzmi, natomiast w tym baloniku, oprócz tego, że mamy figurkę, to mamy również konfetti. Trzeba odpowiednio otworzyć to pudełko, podciągnąć za sznurek i buf, konfetti wyskakuje. Czekajcie na odcinek z tym zestawem, na pewno się pojawi razem z laleczkami LOL Surprise. No dobra, koniec tego. Czy to już wszystko? Czy ktoś nie zapomniał o LOL Surprise? Właśnie, a gdzie miejsce dla nas? Przecież my również musimy się pojawić tutaj na kanale. Oczywiście, laleczki mają rację, nie zabraknie LOL Surprise. Mam jeszcze przecież mnóstwo laleczek do otworzenia, mnóstwo ciekawych odcinków porównań, challenge, unboxingów, filmików z hashtagiem Sylwia testuje. Pojawią się Hair Dollsy oraz inne LOL Surprise. Muszę Wam powiedzieć, że przygotowałam również odcinki z fejkami, czyli filmy, które bardzo lubicie, czyli LOL Surprise chińska podróbka. Tutaj akurat mam Under Wrapa.
Musicie przyznać, że wygląda on naprawdę jakby był oryginalny. Odcinek z tą kapsułą, gdzie ją otwieram, już pojawił się na kanale. Wpadnijcie, zobaczcie, jaka laleczka była w środku, czy fajna, czy nie fajna. To już należy ocena do Was. Ale oprócz LOL Surprise na kanale pojawią się jeszcze Little Sparkles Surprise. To są również fajne laleczki. Znacie je? To na pewno wiecie, o czym mówię, ponieważ laleczki wyglądają ekstra, mają śliczne włosy, jest to produkt, który dostałam w sklepie Biedronka, również pojawił się już u mnie na kanale, no ale możecie się spodziewać jeszcze więcej unboxingów tych uroczych laleczek. To jest chyba lekka przesada, zaczyna mi się kręcić w głowie, ja chyba nie ogarniam tych wszystkich rzeczy. Ale cieszę się, że ta-nam, na kanale będą LOL Surprise. Oczywiście one są tutaj najważniejsze. Oj, no dobra. Inne zabawki też są fajne. Przestań się tak chwalić. Kochani, LOL Surprise, Lost Kitties, Heard Rainbows, fasolki, Hatchimals, Littlest Pet Shop. Wszystko, co tylko chcecie, możecie znaleźć u mnie na kanale. Chcielibyście widzieć jakiś specjalny produkt, jakiś test, jakiś unboxing, to piszcie mi na dole w komentarzu. Ja na pewno przeczytam Wasze komentarze, a teraz się z Wami żegnam. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku, niespodziankowym. Nie wiecie, który z tych produktów się pojawi. Tak więc zostawcie lajki do góry i słyszymy się już jutro. Pa, pa!